Kto jest najlepszym polskim raperem? kleta. Głosowałbyś na matę w wyborach prezydenckich? Zależy trochę od jego programu, który przedstawi, jak już wtedy będzie kandydował, ale bardzo możliwe. Czy Polska powinna budować elektrownie atomowe? No te, te, te elektrownie, no teoretycznie jest to najczystsze źródło. Ja nadal nie odpowiedziałem sobie na pierwotne pytanie, czy elektrownie atomowe ogólnie są OK. Więc. Nadal rozkminiam. Mamy blisko. Znaczy tam u nas w Belgii, w Niemczech, tam mieszkaliśmy dosyć blisko takich. I nigdy nam się nic nie stało, więc może spoko. Czy nazywałeś syna po producencie witaminy i przyjacielu? Tak, tak. Nie tylko. Bo mój syn ma amar Franciszek Adam, więc jeszcze ty znasz Franka. Po Franku też. No, to widzę, że złożona, złożona historia. I co, nie myli się? E, nie, nie myli się, bo jednak ten Amar najbardziej egzotyczny i jest na przodzie, więc. Okej. Okay. Czy Niemcy nadal są Polakom coś winni w związku z II wojną światową? Puh, to rzeczywiście grube pytanie. Nie czytałem w końcu tego, bo to wyszło, nie? Kiedy, kiedy Polska przedstawiła to swoje nowe. Hmm, tam doszło do jakiegoś podliczenia niedawno i przedstawili to chyba. Nie, że do podliczenia to doszło dawno. Tak, ale to. Bo wiem, że jakiś nowy dokument się pojawił jakoś. No, w miarę tak, niedawno. Tak, biją pianę. Um, ciężko jest mi się wypowiedzieć na ten temat. Myślę, że fizycznie. Musiałbym spojrzeć. No, rozjebany cały kraj. Tam ci też potem mieli rozjebany. Nie wiem, nie mam odpowiedzi. Co jemuje się do witamina? Szukaliśmy już kiedyś. Eee, do, a, witamina wiadomo. Eee, dobra, mina. Mm. No, nie, nie dużo rymowałem najwidoczniej do witaminy jeszcze. A ty coś masz? Kapsajcyna. No. Lignina. <laughs> Medyczne skojarzenia nie widzicie. Twój ulubiony bit, mulate. Wow. Eee, chciałbym dodać, że mulate. Podobnie jak Amar, który jak słychać może po imieniu mojego syna, jest dla mnie bardzo ważną postacią, nie tylko jako przyjaciel, tylko też jako muzyk. Jest na top of the game i robi rzeczy niesamowite, więc naprawdę będzie ciężko wybrać, ale to może wybiorę taki, nad którym razem pracowaliśmy i udało nam się zrobić piękny numer. E, uważam numer San Franz Poczekalni e, to jest gitarkowy numer. Za prawdopodobnie najlepsze, jaki napisałem. A tutaj robiliśmy z Brianem razem. Więc powiem sam, Fran. Okay. Czy chciałbyś usłyszeć polską wersję Haftbefela? Wow. E, tak. Ogólnie chciałbym w ogóle usłyszeć jakiegokolwiek kurdyjczyka, kurdyjczyk, tak się to mówi? Tak. Kurdyjczyka, który. Kurda. Kurda, rodzina, który mówi w tak ciekawy i błyskotliwy sposób, pełen poezji ulicznej o tym, co się dzieje. Bo to have to motherfucking king. Mm -hmm. Co trudniejsze? Dwa tygodnie bez seksu, czy dwa tygodnie bez jointa? Seksu. Niestety. Może i lepiej. Może. Czy w... Co wcześniej zabiję? <laughs> czy w Niemczech jest odpowiednik polskiego desiarza? Jest, Azlak. Właśnie mówiliśmy o, um, o Haftbefehl, oni mają ekipę Azlak, czyli Azji, ktoś kto jest społeczny. Um, no tak, 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 są różne odmiany tego, mają, a teraz w Polsce też mają chłopaki te, jak się, coachem pra prawilności, tak? E, 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 tak. tak? Tak, 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 jest tego dużo. Bo może nie ma tego klasycznego kibolowego, bo to jest dresiarz, bo teraz są różne też odmiany w Polsce już. Są te takie trochę inspirowane właśnie Francją. Um, do tego klasycznego białe skarpety i furioza to tego nie ma. Okej. Okay. Kiedy ukaże się płyta zespołu Watch oh, O! Ale tam głęboko szukałeś. Musiałbym zadzwonić do Piotrka, powiedzieć mu o tym, że Ty kojarzysz, i może wtedy coś się ruszy. Okej. Okay. Produkowałeś bity na chaos, mhm. czyli wspólną płytę y, Hadesa. i Hadesa. Czy wyprodukowałbyś bity na Teos, czyli wspólne rzeczy, TDF-a i Ostergo? Eee, oczywiście, ja y, tede, y, tam oddawaliśmy pierwsze demówki jako by, Ja y, Może w pewnym momencie mnie trochę stracił mhm. po drodze, ale razem z brzmieniem. Ale to, co zrobił w przeszłości, cały czas mu dopisuję i bardzo mu za to dziękuję też, więc na pewno bym się postarał. Czy mógłbyś zamieszkać na stałe z rodziną w Secyminie? tam działkę i bardzo możliwe, że będę to robił. O, czyli trafiłem. <grym> tak. Znaczy było, było ci przykro, że Jan Klosia nie zareagowała na twoje przeprosiny? Było mi dobrze z tym, nie ukrywam, bo wmawiałem sobie, że może skoro nic nie reaguje, to może nie usłyszała, ale później się dowiedziałem, że usłyszała i interpretowałem jej ciszę jako ignorancję wobec mych słów i to też jest super. I to też mnie cieszyło de facto. Okej. Okay. Last of Us czy Walking Dead? Wiem, że gdybym się. No, na razie, a mówimy o produkcjach filmowych? No, no, bo tak, tu to na to razie ma... dwa odcinki. Tak, ehm, ma... Już trzy. jedno i drugie e, oglądałem, a tak, już trzy, bo wczoraj, tak. E, m, myślę, że Last of Us produkcja filmowa, no trochę grubszy budżet, trochę fajniej to wygląda, więc tutaj oni wygrywają. Walking Dead znam trochę lepiej, więc ym, zobaczymy. Fifty-fifty. Jeszcze nie grałem na playaku w Last of Us, a to chyba podstawa też, żeby o tym jakkolwiek się wypowiadać. No, ja wiem, z drugiej strony chyba też fajnie móc ocenić poza kontekstem po na... A. No to, yy, to Last of Us. Okej. Okay. Yy, o co chciałbyś zapytać Tylera, the creatora? Wow. O tyle rzeczy. Yy, jak to jest Cały czas iść pod prąd. O, um, I czy są momenty, w których czuję się. Pamiętam, że o tej. E, call me when you get this. Nie, call me when you get lost, tak? Tak była chyba ostatnia. Chyba tak. Nie wiem, czy wiesz. On ją chyba napisał, żeby wkurzyć jakiegoś recenzenta. <laughs> który mu wypowiedział, że, że tam. Bo Igor, tak? Było wcześniej? E, tak. tak. No, że. Tam zabawa, że śpiewy i tak dalej, że w ogóle nie potrafi i tylko po to to zrobił. Więc yy, yy, pytałbym, jak, jak to jest tak długo iść pod prąd i się nie zmęczyć i cały czas odkrywać siebie na nowo. Ja wybrałem trochę inny kurs. Ja nie, nie, nie stwarzam sobie postaci, z których perspektyw piszę albumy, tylko piszę swoje autobiograficzne. On to robi w sposób. Właśnie taki, że wiesz, ubiera w zupełnie różne szaty, albumy i em, tutaj trafił też na dużo już hejtu i tak dalej i musiał się z tym zmagać, więc... A jeszcze biorąc pod uwagę to, że z tego co zrozumiałem chyba jest B, to ma swoje jeszcze tam kolejne sprawy, z którymi walczy wewnętrznie i na zewnątrz, więc e, pytałbym go skąd bierze moc na to wszystko. I na koniec pytanie grubas totalne. Od kogo zaczęło się Twoim zdaniem polskie RB? A już się zaczęło? E, nie, e, e. nie sekundę. Ale będzie przepraszania. A już się zaczęło. Nie, nawet powiem Ci, że teraz, kiedy Łukasz robi zupełnie inne rzeczy i dużo bardziej znalazł siebie, mówię o Mrozie, mhm. i jest w tym dużo bardziej organiczny, i widać, że to jest jego i to działa, tak jak wtedy to było może wszystko trochę naciągnięte, ale ja. W tym momencie, kiedy on śpiewał miliony monet, mówiłem słowo na N, więc nie chcę w ogóle pokazywać palcem, i myślę, że on starał się wnieść trochę tego RB, tak jak my to może wiesz, spostrzegamy ym, z perspektywy tych lat 2000 ileś tam. Ym, to myślę, że mrozu próbował. Rozali sobie dobrze w tym gatunku, który jeśli już istnieje w Polsce, to sobie w nim radzi. Mm. No nie, serio, ja bym powiedział, że. A, o, Sisters, może Sisters. Sisters, jak najbardziej. Sił, Siła Sióstr to był bardzo dobry album. Aczkolwiek ja kocham Bartka Królika i ekipę i w ogóle dziewczyny, ale no, jeśli ktoś posłucha sobie wudu przed. Siłą sióstr to widać, skąd, co oni próbowali robić. No, oni i... specjalnie to ukrywane. No. no więc, więc właśnie. E, zresztą my tak samo, próbowaliśmy kopiować JD, teraz na nowej płycie kopiuję innego JD, bo ty możesz kojarzyć Jemaine Dupree, tobie jeszcze coś pewnie mówisz? No, oczywiście. Mówi? Tak, bo są No więc właśnie. Teraz, teraz większość myślę, że jak JD to już tylko Dyla, to, a, a większość nie będzie wiedziała, kim Dobrze, jest. że nieodwrotnie. No lepiej, że tego JD o, lepiej Tak, pamięta. to na pewno, to znaczy. Okej. Okay.